Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu. Objawienia i orędzia Boga Ojca. Świadectwo siostry Eugenii Elżbiety Ravasio. Odcinek 11. Chcecie, moje dzieci, przeżyć wasze życie tu, na ziemi, w pokoju i w radości? Przyjdźcie, aby rzucić się w ten niezmierzony ocean i zawsze w nim pozostawajcie, także kiedy poświęcacie wasze życie pracy, to życie zostanie uświęcone w tym oceanie miłosierdzia. Co do moich dzieci, które nie są w prawdzie, chcę dla wyższej racji osłaniać je moim ojcowskim upodobaniem, aby otworzyły oczy na światło, które w tym czasie jaśnieje wyraźniej niż kiedykolwiek. Jest to czas łask przewidziany i oczekiwany przez całą wieczność. Jestem tutaj osobiście, aby mówić do was. Przychodzę jako najczulszy i najmilszy z ojców. Zniżam się, zapominam o sobie, aby podnieść was do mnie i zapewnić wam zbawienie. Wy, którzy żyjecie dzisiaj, a także wy, którzy jesteście w nicości, ale będziecie żyć w kolejnych wiekach, aż do końca świata, pomyślcie, że nie jesteście sami, ale że Ojciec nad wszystkich ojców żyje przy was, żyje nawet w was, myśli o was i ofiaruje wam uczestnictwo w niepojętych skarbach Jego miłości. Zbliżajcie się do źródła, które zawsze będzie wypływało z mojej ojcowskiej piersi. Kosztujcie słodyczy tej zbawiennej wody, a kiedy na waszych duszach odczujecie jej doskonałą moc, czyniącą zadość wszystkim waszym potrzebom, przyjdźcie i rzućcie się do oceanu mojego miłosierdzia, aby odtąd żyć tylko we mnie, aby umrzeć dla waszej nieuporządkowanej miłości i powstać do wiecznego życia we mnie, waszej szczęśliwości. Uwaga siostry Eugenii. Nasz ojciec powiedział mi w intymnej rozmowie: źródło jest symbolem mojej wiedzy, a ocean symbolem mojego miłosierdzia i waszej ufności. Kiedy chcecie pić z tego źródła, zgłębiajcie mnie, aby mnie poznać, a kiedy mnie poznacie, rzućcie się do oceanu mojego miłosierdzia, pokładając ufność we mnie z zaufaniem, które was przemieni i któremu ja nie mogę się oprzeć. Wtedy przebaczę wasze błędy i obsypię was największymi łaskami. Kontynuacja orędzia. Jestem wśród was, szczęśliwi ci, którzy wierzą w tę prawdę i wykorzystują ten czas, o którym Pismo powiedziało w tych słowach. Będzie to czas, w którym Bóg powinien być czczony i miłowany przez ludzi tak, jak On tego pragnie. Pisma stawiają następnie pytanie: dlaczego? I odpowiadają: ponieważ tylko On jest godzien czci, miłości i chwały na zawsze. Mojżesz otrzymał ode mnie jako pierwsze z 10 przykazań ten nakaz, który miał przekazać ludziom: miłujcie, uwielbiajcie Boga. Ludzie, którzy już są chrześcijanami, mogą mi powiedzieć: my miłujemy i odkąd przyszliśmy na świat lub od naszego nawrócenia, ponieważ często mówimy w modlitwie niedzielnej: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak, moje dzieci, to prawda. Wy miłujecie mnie i czcicie mnie, gdy mówicie pierwsze wezwanie z Ojcze nasz, ale wypowiadajcie dalsze prośby, a zobaczycie. Święć się imię Twoje. Czy moje imię jest uświęcone? Mówcie dalej. Przyjdź królestwo Twoje.
czy moje królestwo przyszło? Wy czcicie to prawdę z całą waszą żarliwością królewskość mojego Syna Jezusa, a w Nim czcicie mnie. Ale czy odmówicie waszemu Ojcu tej wielkiej chwały ogłoszenia Go Królem lub przynajmniej starania o moje królowanie, aby wszyscy ludzie mogli mnie poznać i mnie miłować? Pragnę, abyście obchodzili to święto królewskości mojego Syna w zadośćuczynieniu za zniewagi, jakich doznał przed Piłatem oraz od żołnierzy, którzy biczowali Jego święte i niewinne człowieczeństwo. Proszę, aby nie wstrzymywać tego święta. Przeciwnie, proszę, aby obchodzono je z entuzjazmem i żarliwością, ale żeby wszyscy mogli prawdziwie poznać tego Króla, trzeba także poznać Jego Królestwo. Otóż, aby dojść do tego podwójnego poznania w sposób doskonały, konieczne jest jeszcze poznanie Ojca, tego Króla, Stworzyciela tego Królestwa. Naprawdę, moje dzieci, Kościół, ta społeczność, która została ustanowiona przez mojego Syna, dopełni swojego dzieła, oddając cześć temu, kto jest jego autorem, waszemu Ojcu i Stworzycielowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ciąg dalszy w następnym odcinku.